Panie Łukaszu, dziękuję za zaprezentowanie mnie i naszego miasta. Dopowiem, bo mapka jest załączona na jednym ze slajdów, w jedynym ze slajdów tak naprawdę. W kontekście tego, czym mówił pan Janusz Szewczuk, Nysa ma dosyć niefortunne położenie, bo niespełna godzina drogi do Wrocławia, niespełna godzina drogi do Opola i 1,5 godziny do Krakowa, czyli te ogromne ośrodki, takie jak Wrocław, Kraków, to jest ogromny magnes dla młodych ludzi, którzy do tej pory, dotychczas ochoczo korzystali z możliwości wyjazdu na studia, czyli nauka, ale też praca niestety. Co jeszcze o Nysie mogę powiedzieć? Bo jesteśmy miastem średnim, które również jest na liście miast średnich, tracące sobie funkcje społeczno-gospodarcze. Co więcej, na tej liście ponad 250 miast jesteśmy wśród 23 miast, które są w skrajnie złej sytuacji społeczno-gospodarczej. To są dane za 2014 rok. Ja też bardzo dziękuję panu Januszowi Szewczukowi, bo doskonała prezentacja, doskonałe dane, bo my też naszym punktem wyjścia lat temu 4, 5 tak naprawdę już teraz, bo czas szybko płynie. Bliżej mikrofonu, bo mam głosy tutaj, że słabo mikrofon zbiera. Można troszkę albo troszkę głośniej mówić. Przepraszamy bardzo. Okej, to się przybliżę do monitora, bo nie ma mikrofonu. Okej, dziękujemy. Nysa, miasto na liście miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Byliśmy na koniec 2014 roku wśród 23 miast na końcu tej listy, czyli miasto, które jest w sytuacji kryzysowej, tracącej funkcje społeczno-gospodarcze w sposób najbardziej widoczny. I też to, o czym mówił pan Janusz Szewczuk, było naszym punktem wyjścia, analiza tego, w którym miejscu jesteśmy, i też punkt wyjścia to 2014 rok. I też skupiliśmy się na tym, żeby za wszelką cenę docierać do młodych ludzi w tym wieku wskaźnika Florydy, bo dla nas to też był punkt wyjścia. Dlatego też niemalże od razu prace ruszyły nad bonem wychowawczym Nyskim. W Szczecinie również jest bon wychowawczy, akurat Krzysztof Soska, wiceprezydent, pracujemy od dawna i wiem, że w Szczecinie ma również bon nieco inaczej skonstruowany, ale nasz bon jest akurat znany, bo jest dosyć symptomatyczny i był prędzej wprowadzony w życie niż bon rządowy. Ma nieco inną konstrukcję, bo my nasz bon przyznajemy rodzicom dzieci w wieku od 1 do 6 lat, ale warunek jest taki, że w wieku dziecka 1-3 jeden rodzic pracuje, a w wieku 4-6 dwójka musi pracować. To jest też ten cash flow, o którym wspomniał pan Janusz Szewczuk, czyli chcielibyśmy powiązać pracujących młodych rodziców ze wsparciem ze strony gminy, który w jakiś sposób rekompensuje niższe zarobki, bo jednak miasta takie jak Nysa oferują młodym ludziom i wszystkim mieszkańcom niestety nieco niższe zarobki niż większe ośrodki, ale też na pewno tańsze życie. To, co nas charakteryzowało w 2014 roku, wskaźnik dzietności na poziomie 1,1, przyrost naturalny minusowy, saldo migracji, kilkaset osób na minusie z roku na rok. A co więcej, ludzie w wieku 25-34 do 2014 roku opuściło nas 10% z tej grupy mieszkańców, czyli tak naprawdę no niemalże kataklizm, armagedon demograficzny. I co zrobiliśmy? Od razu powstał pomysł skonstruowania tak zwanych trzech filarów, czyli dobra praca, tanie mieszkania, jakość życia. Zacznę od końca, od jakości życia, bo też tutaj mieści się nasz bon wychowawczy. W ciągu 3 lat uruchomiliśmy we wszystkich naszych szkołach, przedszkolach stołówki, kuchni, bo też dbamy o to, żeby poprzez dzieciaki dotrzeć do rodziców i wpłynąć na ich decyzję o pozostaniu w naszym mieście, budowaniu przyszłości również u nas. Więc to już mamy. Potem zaczęliśmy bardzo gorączkowo robić wszystko, aby jednak były dobre miejsca pracy również w naszym mieście. Między innymi odkupiliśmy od właściciela zakład, fabryka samochodów dostawczych. Starsi słuchacze i oglądający mogą kojarzyć Nysę z produkcji furgonetek marki Nysa. To jest kultowy PRL-owski samochód obecny we wszystkich serialach telewizyjnych sprzed kilkudziesięciu lat. Potem produkcja Poloneza Trucka między innymi. Zakład był pusty, my go odkupiliśmy. Teraz już kilka firm tam funkcjonuje, za chwilę będzie ich coraz więcej. Mamy też strefę ekonomiczną, która no, w tym roku ruszyła budowa ogromnego zakładu pracy i co dla nas bardzo istotne, zakładu pracy bardzo mocno zaawansowanego technologicznie. To jest budowa, produkcja elementów do baterii do pojazdów elektrycznych, czyli taka przyszłościowa technologia, która też nam gwarantuje wyższe zarobki, aniżeli do tej pory w Nysie były możliwe. Mieszkania, jesteśmy uczestnikiem programu Mieszkanie Plus, a w tym filarze społecznym i też zgoda z panem Januszem Szewczukiem,
warto przemodelować dostęp do mieszkań komunalnych nie tylko dla osób według kryterium dochodowego, ale również według wieku, bo moim zdaniem mieszkania komunalne dla osób w wieku młodym, czyli 25-34 plus, może kilka lat w górę, czyli wieku, który daje największe szanse na to, żeby ta dzietność w małych miastach rosła, był ten dostęp jak największy, jak najszerszy możliwy formalnie, bo na dzisiaj jest tym duży problem. Mieliśmy też, tak wrócę do pracy, mieliśmy też dużą szansę i sukces. Udało nam się też wejść niejako w system deglomeracyjny. Udało się nam pozyskać dane z jedno z centrum mandatowe. Tutaj już pracuje blisko 300 osób, głównie kobiet zarabiających dosyć dobre pieniądze na warunki niskie, bo jest to ponad około 3,5 tysiąca brutto, pensja podstawowa. I to też generuje potrzeby na takie usługi jak przedszkola, jak żłobki, jak wszystkie inne usługi dla mieszkańców. Im więcej młodych ludzi, tym większe podatki, tym będziemy mogli mocniej pomóc naszym seniorom, bo również potwierdzam statystyki, które pokazał pan Janusz Szewczuk, faktycznie przyrost i tempo przyrostu osób w wieku senioralnym 65 plus jest w wielu miastach u nas, to jest prawie 5% rocznie, czyli setki osób i już wychaczamy o kilka tysięcy. Na pewno wiemy, że czekają nas duże wyzwania związane z usługą seniorów. Nysa jest miastem odbudowanym po II wojnie światowej. Mamy kamienice czteropiętrowe w centrum, w śródmieściu, które są zamieszkiwane głównie przez seniorów i na dzisiaj już wiemy, że naszym dużym problemem, wyzwaniem będzie niwelowanie tak zwanego syndromu czwartego piętra, czyli montaż na przykład wind w budynkach czteropiętrowych, tak aby seniorzy, osoby w wieku podeszłym mogli też uczestniczyć w życiu społecznym. Mieszkania wspomniałem, ale też powiem o działkach dla młodych, bo brzmi to dwuznacznie, bo też było sporo memów i pokazywano inne działki, ale mówimy o działkach budowlanych dla młodych ludzi. Sytuacja sprzed 2-3 lat, kiedy samorządy mogły proponować młodym ludziom, nie tylko młodym ludziom, ale wszystkim korzystanie z wieczystego użytkowania, więc w ramach tej możliwości sprzedawaliśmy działki za 15% wartości. Warunek był taki, że jeden ze współmałżonków musiał być w wieku do 40 roku życia. Natomiast warunkiem, aby otrzymać działkę na pełną własność, była zabudowa domu w ciągu 2 lat, czyli sprzedajemy działkę za procent wartości, młodzi ludzie rozpoczynają budowę domu, kończą go w ciągu 2 lat i wtedy niemalże z automatu jest to przekazanie za 1% już na pełną własność. Te działki schodziły nam jak ciepłe bułeczki, tak przysłowiacie ciepłe bułeczki, ponad 50 działek w ciągu 1,5 roku, zainteresowanie ogromne, podobnie jak mieszkaniem, ale potwierdzę, głównym filarem dla młodych ludzi musi być praca. To jest coś, na co patrzą w sposób szczególny. Dla nas inwestycje planowane, już te, które są zrealizowane, to jest punkt wyjścia. Mieszkania to jest drugi filar i drugi element niezwykle pożądany przez młodych ludzi. Natomiast co jest symptomatyczne, mamy na terenie NYS wyższą szkołę zawodową, kompaktową, niewielką, 3000 studentów około, ale co roku władze uczelni organizują ankiety wśród swoich studentów i w roku, 2 lata temu tak naprawdę, po raz pierwszy od wielu, wielu lat na pytanie, czy zostajesz po studiach w NYS-ie, czy chcesz wyjechać, ponad 70% studentów powiedziało, że chcemy zostać w NYS-ie, czyli dla nas jest to ogromny sukces i potwierdzenie tego, że można stworzyć warunki ku temu, że młodzi ludzie chcieli mieszkać w mniejszych miastach. Myślę, że jest to też duża rola uczelni na pewno, natomiast też ta bliskość komunikacyjna, bo my chcemy wykorzystać to, o czym też mówił Ryszard Grabelny, chcemy też wykorzystać w NYS-ie położenie blisko dużych aglomeracji. Na nasze szczęście strefy przemysłowe Opola, Wrocławia i Krakowa są położone bliżej NYS-y, także dojazd z NYS-y do tych miast, do pracy, to jest około niespełna godzina w przypadku Wrocławia i Opola, natomiast w przypadku Krakowa jest to już prawie 1,5 godziny, natomiast chcielibyśmy bardzo mocno pójść w kierunku budownictwa mieszkaniowego, bo już mamy sporo deweloperów zainteresowanych budową, już kilka budów ruszyło, natomiast też jako miasto, przez spółki komunalne, nasz TBS, budować mieszkania, oferując je także ludziom spoza naszej gminy, ale tych, którzy będą pracować u nas, ale też naszym mieszkańcom, którzy będą pracować poza gminą, ale będą
mogli przyjechać, korzystać z mieszkań, korzystać też z jakości życia, bo niezwykle ważne jest to, żeby czas wolny w takim mieście średnim jak Nysa był jakościowo porównywalny. Oczywiście nie jest możliwe, byśmy byli tak bogaci w ofertę kulturalną czy sportową jak duże miasta, ale robimy wszystko, żeby jednak też zabezpieczyć te potrzeby i kulturalne, i sportowe. W sporcie akurat za chwilę będzie po mnie prezydent Bielska-Białej, akurat nasze dwie drużyny są wskazane jako potencjalnie awansujące do plus ligi, czy najwyższy szczebel rozgrywek. Akurat z Nysy też pochodzi najlepszy polski siatkarz obecny Bartosz Kurek i też chcielibyśmy w oparciu o nasz klub Stal Nysa budować też ten potencjał sportowy, który będzie ściągał również osoby z zewnątrz. Robimy wszystko, żeby Nysa była tym docelowym, dobrym miejscem do życia. Docieramy do młodych ludzi poprzez lepszą jakość opieki nad dziećmi, większy wachlarz dostępności do dużej, wysokiej jakości usług kulturalnych i sportowych. Natomiast podstawą, fundamentem, potwierdzam to, co mówił pan Ryszard i pan Janusz, praca, mieszkania. Wyzwania przed nami są ogromne, starzenie się społeczeństwa jest faktem i od tego nie uciekniemy, natomiast musimy mieć też pieniądze na to, żeby z podatków naszych mieszkańców, nowych mieszkańców, to jest walka ciągle młodego człowieka i mieszkańca, aby tych podatków było najwięcej, bo burmistrzowie, wójtowie, prezydenci nie mają swoich pieniędzy, mają pieniądze podatników, małych, średnich firm, pracujących ludzi i im więcej podatków, tym więcej będziemy mogli zrobić dla seniorów, o których trzeba w sposób szczególny zadbać, a z roku na rok wszyscy ich mamy coraz więcej. Dziękuję bardzo. Tak, bo coś mi uciekło, tylko nie wiem, kiedy i czy ja uciekłem, czy byłem. Panie burmistrzu, poprosimy jeszcze pana o zostanie z nami 10 minut przed przerwą, ponieważ na czacie też pojawiały się pytania. Zaproszę jeszcze Ryszarda Grobelnego, tak abyśmy mogli tutaj jeszcze pozwolić na sesję pytań i odpowiedzi. Pojawiały się już pytania wcześniej. Ryszard, czy jesteś z nami? Pierwsze pytania. Chyba widać pierwsze kłopotliwe pewnie lekko pytanie. Nie no, nasz bon jest dosyć popularny w mediach, bo faktycznie potwierdzam, toczymy spór z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, który traktuje nasz bon jako mechanizm, który nierówno traktuje dzieci. No to jest kompletne niezrozumienie, bo nasz bon ma ten cel pronatalistyczny, czyli wspierający rodziny w zwiększeniu dzietności. Wychodzimy z tego punktu, natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich dostrzega w ten sposób, że my płacąc 500 zł dla rodzin na dzieci, dyskryminujemy te dzieciaki, które są wychowywane w rodzinach niezwiązanych, bo też o tym nie wspomniałem. U nas preferencje do otrzymania bonu mają związki oparte o małżeństwo, więc jeżeli mamy pewną pulę pieniędzy, w tym średnio jest to około 3 milionów złotych rocznie, jeżeli wyczerpiemy pulę dla małżeństw, wówczas pozostała kwota jest rozdysponowana pomiędzy tych, którzy składają wnioski, a nie są w związkach małżeńskich, ale to pierwszeństwo na małżeństw jest dla Rzecznika Praw Obywatelskich w czymś, co jest łamaniem według niego prawa, no i mamy faktycznie spór. Czekamy na spotkanie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. My liczymy na sukces, rzecznik pewnie też, natomiast co z tego wyjdzie, zobaczymy. No wszystko w rękach sądu. Ja wierzę, że jednak nasza argumentacja, że nasza polityka jest oparta o ten cel pronatalistyczny, wygra z tą polityką socjalną, bo absolutnie celem niskiego bonu nie jest wsparcie socjalne. To akurat czyni bon rządowy, natomiast celem naszego bonu jest wsparcie dzietności. Siłą rzeczy w związkach małżeńskich jest to bardziej pewnie możliwe. Szybki komentarz pokazałem na ekranie, który przed chwilą umieścił Janusz, pewnie szybko sprawdzając w naszym narzędziu, jak to zmieniło się, więc jak widzimy wszyscy, liczba pracujących kobiet wzrosła i wzrosła również aktywność zawodowa kobiet, więc nieprawdą jest, że tego typu wsparcie jak bony różnego typu zmniejszają aktywność zawodową kobiet. Okazuje się, że w Nysie wsparcie jest, a wzrost aktywności kobiet jest również. Jest też,
Jakieś jeszcze pytania? Panie burmistrzu, bardzo proszę. Bo jest też pytanie odnośnie Centrum Mandatowego, bo wspomniałem, że głównie na to, natomiast potwierdzę. Centrum Mandatowe to jest instytucja rządowa, która obsługuje mandaty karnoskarbowe. Taka przewaga nasza nad dużym miastem. W dużym mieście konkursy na tego typu stanowiska pracy cieszyły się zainteresowaniem miernym, bo jednak ten poziom wynagrodzenia w relacji do tego, co oferuje rynek komercyjny w dużych miastach, nie był atrakcyjny. Natomiast w Nysie na jedno miejsce pracy startowało i startuje kilkadziesiąt osób. Głównie są to kobiety, z tego względu, że praca w urzędzie to jest praca od do, godzina 8-16, przewidywalna, kiedy też panie, które głównie prowadzą, zajmują się dziećmi, są w stanie zaplanować to życie rodzinne, dlatego też głównie panie z tego korzystają. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że tylko i wyłącznie panie, bo to jest kwestia konkursu, też są panowie oczywiście w tej firmie, natomiast dla kobiet jest to niezwykle atrakcyjne, bo no, też daje poczucie bezpieczeństwa. Jest to stanowisko w pracy w administracji zespolonej, także same plusy. I też ponad 200 miejsc pracy dla kobiet, stąd też tutaj pewnie ten wpis pana Janusza Szewczuka odnośnie wzrostu aktywności zawodowej kobiet w Nysie. Liczba dzieci, więc dla nas punktem, nasz bon wszedł w życie 1 stycznia 2016 roku, czyli 3 miesiące wcześniej niż bon rządowy, który wszedł 1 kwietnia 2016 roku i dla nas punktem odniesienia był rok 2015, czyli ostatni rok, w którym jeszcze nie było naszego bonu. W liczbę urodzeń, tu się posilę cyfrą, 392 urodzenia w 2015 roku, natomiast rok później już o ponad 25% więcej i z roku na rok tych dzieci jest w stosunku do 2015 roku od kilkunastu do kilkudziesięciu procent więcej niż w punkcie wyjściowym, czyli w roku 2015. Budowa nowych mieszkań to jest obecnie najbardziej pożądane działanie w Nysie. Pożądane dlatego, że firma, która za chwilę będzie otwierać swoją fabrykę, o której wspomniałem, nie wymieniając nazwy, bo nie jest to zakazane na forum publicznym, firma będzie poszukiwać kilkuset pracowników. Też mamy w trakcie budowy, które poszukują już teraz kilkuset pracowników. My spodziewamy się w ciągu roku, najbliższego roku, ponad około 1500 nowych miejsc pracy w naszym mieście. Kompletnie nie mamy nowych mieszkań. Tkanka komunalna tak zwana, czyli te stare mieszkania w kamienicach są nieremontowane i tu jest wielki problem, bo one są zasiedlone, natomiast nie mamy wolnych lokali mieszkalnych. Stąd też budujemy, za rok będzie to już skończone, będzie skończono 704 mieszkania i też mamy w planach budowę, korzystając z Lex Developer, czyli z tego specjalnego uprawnienia dla inwestorów z branży mieszkaniowej, ale korzystamy własnymi siłami, czyli spółką komunalną, którą przytoczyliśmy w DBS, to spółka będzie budowała, mamy taki ambitny plan, aby w ciągu najbliższych 3 lat zbudować co najmniej 600 mieszkań komunalnych, adresowanych głównie do młodych ludzi, którzy chcą się zostać lub też przyjadą do miejsca do pracy.